W czwartek rano do naszej redakcji zadzwoniła mama Kornela z wiadomością, na którą czekali wszyscy pomocnicy. Jutro wylatujemy do Stanów. Oznacza to, że chłopiec otrzyma leczenie, którego podejmie się dr David Abramson z kliniki specjalizującej się w leczeniu nowotworów tego rodzaju. Lekarz nie chce amputować gałki ocznej chłopca. Odsetek wyleczonych przez niego dzieci wynosi blisko 100%. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie zakrojona na wielką skalę akcja charytatywna oraz pomoc ogromnej liczby osób. Cel 1 800 000 złotych wciąż nie został jednak osiągnięty. Na koncie zbiórki jest obecnie niemal 1 300 000 złotych. Nie ma jednak czasu na czekanie. To ostatni moment, by Kornel mógł otrzymać leczenie w Stanach. Po raz kolejny z pomocą przyszła Fundacja Rycerze i Księżniczki, dzięki której udało się wpłacić część depozytu, co pozwoli na rozpoczęcie leczenia. Zbiórka jednak wciąż trwa, bo trzeba uzupełnić brakującą sumę. W imieniu Kornelka oraz jego bliskich bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w walkę małego chłopca z rakiem. Pamiętajmy też, że pieniądze wciąż są potrzebne, by Kornel mógł otrzymać kompleksową pomoc.